Suche, zmęczone, podrażnione. Tak zaczyna się temat naszego live'a. Spotkałyśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o problemie suchego oka i o kroplach bez recepty, które można zakupić, żeby sobie z tym problemem troszeczkę pomóc. Naszym gościem specjalnym będzie Dorota Feliksik, specjalista o spraw medycznych z firmy Ursa Farm. Witamy Cię, Dorota. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam Cię też, Magdo, i cieszę się, że jesteś ze mną na tej optogadce numer już któryś tam, już dziesiąty. Będziemy zadawać Dorocie łatwe i trudne pytania. Jeżeli się również pytania od Was będą pojawiać, proszę piszcie do nas w komentarzach. Dzisiejsze spotkanie nie jest typowym live'em, a premierą nagrania, które powstało w niecodziennych godzinach. Ze względu na to, że ten temat jest bardzo ważny i było nam trudno znaleźć dogodne godziny dla naszych słuchaczy i naszego spotkania, postanowiłyśmy działać, żeby po prostu to powstało i było przydatną wskazówką dla specjalistów, optometrystów, okulistów, optyków, ale również i pacjentów do tego, jakie produkty można wybierać przy zespole suchego oka, przy objawach suchego oka. Po pierwsze, moim wrażeniem problem suchego oka jest bardzo powszechny. Ja mam, a wy? Ja się z tym borykam. Objawy, jakie temu pacjenci, jakie temu towarzyszą, te objawy subiektywne nie zawsze są takie same. To są przede wszystkim te objawy, które wymieniłam, czyli jakaś suchość oczu, podrażnienie, zmęczenie, ale też pacjenci mogą zgłaszać swoje takie opisy i zawsze jako specjaliści musimy być czujni i przede wszystkim kontynuować badanie również w kierunku suchego oka. Od naszej strony gabinetowej możemy powiedzieć, że nie zawsze problem filmu łzowego jest przez pacjenta odczuwalny. To nie zawsze on jako pierwszy nam powie, że coś się dzieje z okiem nie tak. Musimy to po prostu wychwycić w badaniu. I mogą do tego należeć przede wszystkim niski poziom menisku łzowego, uzyskanie barwienia w teście z fluorescyjną, zauważone ubytki na błonku rogówki, co już jest dosyć znacznym problemem. Mogą temu towarzyszyć częste przekrwienia spojówki gałkowej, czy obfite nawet łzawienie oczu. Nie wiem, czy coś z objawów gabinetowych, Magda, pominęłam jeszcze? Wydaje mi się, że temat jest dosyć dobrze przez Ciebie wyczerpany, Ala, także super, dzięki Ci bardzo. Dla mnie to, co jest ciekawe generalnie z tego, co wymieniłaś, a nie jest w ogóle takie oczywiste, to jest właśnie to obfite łzawienie. Czasami mi się zdarzało faktycznie w gabinecie mieć pacjentów, którzy skarżyli się na to, że jakieś łzawienie się pojawia, ale jak sugerowałam, że może to być zespół suchego oka, to oczy się otwierały dużo szerzej, co ona mówi. Przecież zespół suchego oka, suche oko absolutnie z łzawieniem jak gdyby się nie kojarzy. A tutaj jest jakby ten paradoks, że oko stara się za wszelką cenę nawilżyć oko, więc łez robi się więcej. Także na to też warto zwrócić uwagę. No ale to generalnie wydaje mi się, że tyle. Myślę, że możemy sobie powolutku przejść już do pierwszego pytania do Doroty, jeżeli pozwolicie. Pierwsze pytanie, Dorota, do Ciebie jest takie. Powiedz proszę, jaki jest przekrój produktów do oczu z Waszej firmy Ursa Farm i jaki będzie pierwszy klucz wyboru? Co będzie dla pacjenta najbardziej odpowiednie? Okej. Okay. Dzisiaj dla Państwa przygotowałam 4 preparaty z linii Hero Eye Care firmy Ursa Farm. Są to 2 preparaty nawilżające, 1 preparat przeciwalergiczny i tutaj niespodzianka, 1 preparat dla użytkowników soczewek kontaktowych. Wszystkie nasze preparaty są bez recepty, w związku z tym pacjenci mogą sobie spokojnie wykupić preparaty w aptece. Zaczynając od klasyka, czyli od tego preparatu pierwszego wyboru, najbardziej znany preparat w firmie Ursa Farm to jest preparat Hylokomut, numer 1 w Niemczech. Jest to klasyk w objawach zespołu suchego oka. Mogę nawet taką anegdotkę na samym początku opowiedzieć paniom. Otóż, gdy zaczęłam pracę w firmie Ursa Farm, przy mojej pierwszej wizycie, będąc u pani doktor, zaczęłam jej opowiadać oczywiście o hylokomodzie. I ona powiedziała: drogie dziecko, to jest bardzo stary preparat, znany wszystkim lekarzom tak naprawdę, ponieważ to był taki preparat premium, zresztą do dzisiejszych czasów tak jest, tak? On był wysyłany z Niemiec do Polski, był przechowywany w specjalnych gablotach dla specjalistycznych pacjentów, często po zabiegach okulistycznych, a z tego tytułu ta wyjątkowość była, że to jest preparat, który jest ważny 6 miesięcy po otwarciu, on jest bez konserwantów, bez fosforanów, więc 20 lat temu
To było coś, naprawdę to było coś na rynku polskim. Jakie są wskazania do tego preparatu? Przede wszystkim są to łagodne objawy w zespole suchego oka. Jacy pacjenci przyjdą do Państwa do gabinetu optometrycznego? Przede wszystkim w wywiadzie optometrycznym oni będą zgłaszać taką suchość oczu. Często będą to oczy podrażnione. Jak będziecie rozmawiać Państwo z pacjentami, to będą osoby, które będą pracować długo przy komputerze, będą jeździć dużo autem, będą dużo czytać książek. I to będzie takie pierwsze stadium zespołu suchego oka. I to jest taki pierwszy wybór, moim zdaniem, dla pacjentów, czyli ten chylokomot. Natomiast jeżeli się pojawi u Państwa pacjent z takimi przewlekłymi, długotrwałymi stanami zespołu suchego oka, objawami, to wówczas ja już tutaj bym proponowała chylożel. Ten preparat jest bardziej lekki, on ma tutaj stężenie 0,2, natomiast chylokomot miał 0,1 stężenie. I dla kogo on jest? Tutaj dla pacjentów tak naprawdę, którzy będą narzekać, że to uzdrowienie jest bardzo słabe, tak? Czyli dla pacjentów z suchością dużą oczu, taką ostrą, intensywną suchością, dla pacjentów z niedomykalnością powiek, dla pacjentów z porażeniem nerwu wzrokowego, no i oczywiście z dysfunkcją gruczołów wzowych. No i dla kogo też może być skierowany? Dla pacjentów na przykład starszych. Tutaj też bardzo ładnie Magda powiedziałaś właśnie o tym nadmiernym łzawieniu, tak? Często pacjenci zgłaszają, że to jest niemożliwe, że jak to przecież ja łzawię, na pewno nie mam zespołu suchego oka. Natomiast tutaj ten preparat, tak jak powiedziałam wcześniej, on jest bardzo lekki, więc proszę zwróćcie Panie uwagę, ponieważ kwas hialuronowy jest bardzo dobrej jakości, ja sobie tutaj pozwolę pokazać. Ta kropla pewnie tutaj słabo będzie widać, natomiast ona się będzie idealnie utrzymywać na powierzchni oka. Także to jest bardzo ważne. I to są tak naprawdę takie dwa najważniejsze preparaty nawilżające. Tutaj może warto powiedzieć dlaczego. Ważne jest, żeby ten płyn, który jest na oku, on właśnie utrzymywał dobrą strukturę. Bo wyobraźmy sobie szybę, na którą pada deszcz. I w momencie, kiedy byłby bardzo intensywny deszcz, albo byśmy chlupnęli wręcz wodą z wiadra na szybę, dopóki będzie woda spływać po szybie równomiernie, widać bardzo dobrze. Ten obraz jest bardzo dobrej jakości. Ale jeżeli woda zaczyna się rozdzierać, tak jakby było przy przerywającym się filmie łzowym, jakość obrazu jest zdecydowanie gorsza. I tutaj to porównanie tej kropli, która utrzymuje swój kształt, ma prawidłową lepkość, do zobrazowania tego, jak tafla wody powinna być rozpostarta na naszej rogówce oka, żebyśmy prawidłowo widzieli, myślę, że jest bardzo fajnym porównaniem i takim obrazującym, co się dzieje, kiedy ten film łzowy się przerywa, a co się dzieje, kiedy jest dobra struktura, ładnie pokrywająca strukturę oka. Ja tu chciałam jeszcze jedną rzecz wtrącić, jeśli mogę, bo właśnie świetną rzecz powiedziałaś teraz. Nie wiem, czy to wcześniej powiedziałyśmy, wydaje mi się, że nie było powiedziane to, że właśnie przy zespole suchego oka zdarza się też, że pacjent po mrugnięciu widzi całkiem nieźle, a potem ta ostrość wzroku się pogarsza. To było to, o czym przed chwilą powiedziała Ala, że dopóki ta tafla wody jak gdyby na szybie się utrzymuje, to widzimy dobrze. Potem w pewnym sensie to się kończy w momencie, kiedy ta tafla się jak gdyby przerywa. I to samo dokładnie dzieje się na oku. Kiedy my sobie mrugniemy, to wtedy powieka, jak gdyby działając trochę jak wycieraczka, może bardziej, może jak wycieraczka to może nie do końca, ale powieka ma za zadanie rozprowadzić nam ten film łzowy równomiernie na całej powierzchni oka. I teraz tak długo jak ten film łzowy się utrzymuje, bardzo chcemy, żeby się utrzymywał jak najdłużej, wtedy nie musimy mrugać, jest całkiem komfortowo, wszystko widać dobrze. Problem zaczyna się w momencie, kiedy film łzowy się przerywa, więc tutaj to, co Dorota pokazała, czyli to, że ta kropelka się tam utrzymuje i pomaga nam ten film łzowy dłużej na gałce ocznej, na strukturze utrzymać, to jest bardzo, bardzo dobrze i to jest kluczowe dla utrzymania też ostrości wzroku. Taka dygresja. No dobrze, kolejne pytanie do Doroty, jeżeli mogę. Dorota, powiedz proszę, co się może zdarzyć, jeżeli jakiemuś pacjentowi poradzimy coś, co jest, przypuśćmy, za mocne dla niego, bo tutaj powiedziałeś, że mamy stężenie 0,1 i 0,2, tak? I pytanie, co by się wydarzyło, gdybyśmy pacjentowi z zespołem takim bardzo delikatnym, takim albo na przykład użytkownikowi
komputera bardzo często, dużo czytającemu, dużo korzystającemu z telefonu, polecimy chylożyl zamiast chylokomodu. Czy coś wtedy się wydarzy? Znaczy nie, wydarzy się tutaj jak najbardziej, nic się nie wydarzy. Natomiast jeśli chodzi o zespół suchego oka, dzielimy na dwa stadia, tak? Czyli ten umiarkowany, łagodny i tutaj klasyfikujemy preparat chylokomod. Natomiast jeżeli chodzi o już takie intensywne, ciężki stadium zespołu suchego oka, wtedy już dajemy po prostu chylożel. Także tutaj broń Boże nic się nie stanie, natomiast zawsze zaczynamy od tych słabszych preparatów. Okej. Na jakie jeszcze składniki warto zwrócić uwagę, wybierając krople do oczu? Tak, przede wszystkim firma Ursafarm ma bardzo dobry jakościowo kwas hialuronowy. On jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm. Jest to oczywiście przebadany kwas hialuronowy. Natomiast na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim w kroplach ocznych nie może być konserwantów. I ze względu na ryzyko związane z użytkowaniem konserwantów, firma Ursafarm opracowała innowacyjny system zamknięty, system komod, który zapobiega przedostaniu się powietrza od zewnątrz do wnętrza pojemnika. Dzięki temu krople są sterylne, tak? Charakteryzują się długim terminem ważności, ponieważ mamy 6 miesięcy ważne po otwarciu, od pierwszego użycia i precyzyjnym dawkowaniem. I to jest to, co wcześniej Panią pokazałam. Otóż mamy w tej butelce systemu komod, mamy 300 kropli. Więc jeżeli pacjent stosuje nasze krople dwa razy dziennie, pacjent będzie miał krople na 2,5 miesiąca. Każda kropla właśnie jest taka sama, czyli jak ja sobie tutaj nacisnę, ona ma idealną pojemność. I to jest preparat, który jest ważny 6 miesięcy. Więc tak naprawdę pacjent w zależności właśnie jak używa krople, tak? Czyli chylokomod, jeżeli będzie sobie używał od czasu do czasu, to ma wtedy ten czas 6 miesięcy. Natomiast jeżeli będzie używał chylożel, no to zakładam, że będziemy kropić cały czas te oczy. Tutaj z tyłu też mamy na butelce takie fajne miejsce. Możemy sobie napisać datę pierwszego użycia. To jest bardzo ważne, bo żeby po prostu podkreślić też naszym słuchaczom, że krople nie tyle są ważne od daty produkcji, znaczy to jest jedna data, na którą musimy zwrócić uwagę, ale druga data to jest data od pierwszego użycia. Nawet jeżeli użyliśmy tylko raz, ale butelka stała pół roku, to potem niestety trzeba ją wyrzucić, ale ten system właśnie, który jest chylokomod, tak, który pozwala na dozowanie, jest po prostu rewelacyjny. Ja jestem jego fanką, dlatego że faktycznie po prostu co 6 miesięcy wymieniam butelkę i to w zasadzie wypada prawie co do dnia. Co do dnia. Także to dozowanie naprawdę jest równiutkie i pozwala właśnie zaplanować nawet ten zakup z odpowiednią częstotliwością. Tak. I to, co jest jeszcze ważne, przepraszam, może tutaj wejdę w słowo też, zwracamy uwagę, pamiętacie, Pani powiedziałam też o stężeniu i o lepkości, prawda? Mhm. Dokładnie. I to jest też bardzo ważny parametr, ponieważ stopień lepkości środków do nawilżenia oczu nie zależy tak naprawdę tylko od stężenia. Firma Ursafarm uważa, że mają na to wpływ też inne parametry i to jest bardzo ważna lepkość w tym wszystkim, tak? Czyli, że stężenie musi iść przede wszystkim w parze z jakością kwasu hialuronowego i kwas hialuronowy musi być bardzo dobrej jakości, a nie może być przerywany. I w związku z tym firma Ursafarm stosuje kwas długołańcuchowy, pełnowartościowy i to nam gwarantuje intensywność, jeśli chodzi o efekt nawilżenia. To jest bardzo ważne. No i co? I też jest bardzo ważne, żeby dokładnie czytać skład, ponieważ większość firm niestety w składzie ma bufor fosforanowy. On może bardzo źle wpływać na oczy, ponieważ może powodować różnego rodzaju złogi, które powodują zwapnienia rogówki. I firma w Ursafarm zamiast buforu fosforanowego wprowadziła bufor cytrynianowy. Więc tutaj mamy bezpieczeństwo dla oczu i pacjent nie jest leczony dalej, tak? Nie ma zwapnień rogówki. Więc to jest też bardzo ważne, żeby naprawdę zwracać się na uwagę nie tylko na stężenie, ale na lepkość, żeby preparaty nie miały konserwantów. No i ten bufor cytrynowy. A jakie są zalecenia producenta? Czy każdy powinien używać krople, nawet tak prewencyjnie, czy to powinno być po prostu zgodne z zaleceniami od specjalisty i od subiektywnego odczucia?
My zalecamy tak naprawdę, aby pacjenci stosowali według własnego uznania, czyli jeżeli czują ten dyskomfort, jeżeli czują, że te oczy są podrażnione, suche, jak najbardziej zalecamy, aby stosować krople. Krople oczne nie rozleniwiają oka, więc tutaj jak najbardziej, jeżeli tylko jest taka potrzeba, jak najbardziej trzeba używać. No bardzo dziękujemy. Ja tu jeszcze, Ala, chciałaś coś wtrącić jeszcze w temacie? Tak, bo chciałabym wtrącić. Proszę. Tak, koniecznie właśnie to stwierdzenie, że stosowanie kropli nie rozleniwia produkcji własnego filmu łzowego. Myślę, że to jest naprawdę ważne stwierdzenie, no bo w przeświadczeniu wielu osób tak naprawdę jest coś takiego, że no dobra, no ale jak będę stosować zewnętrzne nawilżenie, to czy moje oko nie zapomni w ogóle o produkowaniu tego filmu łzowego? I takie zapewnienie, że to, co stosujemy, to jest tak naprawdę pomoc, dodatek, ale to tak naprawdę może pomóc zregenerować się już jakoś tam uszkodzonej strukturze rogówki, jest zapewnieniem, że po prostu warto, jeżeli chociażby pocieramy często oczy, albo mamy zaczerwienione oczy, albo nie wiemy dlaczego tak często mamy jakieś takie uczucie pieczenia, wprowadzić środek nawilżający do tego, żeby właśnie chociażby umożliwić naszym oczom się regenerowanie podczas snu, podczas tego okresu, kiedy one po prostu powinny odzyskać swoje właściwości po całym dniu pracy. Dokładnie tak. Ja sobie teraz pozwolę zadać kolejne pytanie, bo mówiłaś, Dorota, o tych składach, mówiłaś o tym, jaki jest bufor, że to nie jest to, co u pozostałych producentów. I teraz stąd moje pytanie. Powiedz proszę, czy te produkty są bezpieczne nie tylko dla dorosłych, ale czy też dla dzieci? Czy mogą je stosować kobiety w ciąży na przykład? I właśnie a propos dzieci, to też od jakiego wieku tak mniej więcej zalecacie, że można zacząć je stosować? Tak, powyżej drugiego roku życia, więc dla dzieci jak najbardziej, kobiety karmiące, w ciąży, preparat jest przebadany, więc jak najbardziej można stosować. No to jest dobra wiadomość. Tak, z autopsji powiem, że ja często stosowałam krople nawilżające w nocy, właśnie między karmieniami, ponieważ wtedy ta suchość oczu się po prostu bardzo mocno objawiała. Wydawałoby się to nietypowe, bo nie podczas pracy przy komputerze, nie podczas prowadzenia auta, ale po prostu po przebudzeniu się w nocy czułam totalny piasek i te krople czułam, że po prostu bardzo pomagają. Dobrze, my rozmawiamy cały czas o produktach, które są dostępne bez recepty, ale chciałybyśmy też podkreślić naszym słuchaczom, że zespół suchego oka to jest stan, który jest stanem medycznym, który jest zdefiniowany i wymaga pewnej diagnozy i prawidłowego prowadzenia. Więc jeśli pojawiają się jakieś symptomy, fajnie, że te produkty są bardzo łatwo dostępne i my możemy sobie w łatwy sposób pomóc, ale nie zapominajmy też o tym, żeby udać się do specjalistów, którzy nas poprowadzą w kierunku tak naprawdę uniknięcia jakichś głębszych powikłań, głębszych problemów i wyprowadzenia z zespołu suchego oka de facto i stosowania tych kropli najlżejszych, które mają być wspierające, wspomagające, a nie już leczenia samych struktur w oczu. Tak, ja tutaj jeżeli mogę, to jeszcze dodam, że jeżeli chodzi w ogóle o film łzowy, to film łzowy to nie jest jak gdyby jednorodna struktura, ona się składa generalnie z trzech warstw i teraz specjalista, do którego idziemy, będzie w stanie nam często powiedzieć, która z tych warstw, czy to będzie ta tłuszczowa, czy wodna, czy mucynowa, która z nich jest jak gdyby zaburzona. Czyli po obserwacji zachowania filmu łzowego jesteśmy w stanie jako specjaliści coś takiego stwierdzić i wtedy trochę lepiej zadziałać. Czy to będzie działanie typowo okulistyczne, czy uda się optometrycznie jakoś pomóc, to już jakby jest pytanie do specjalisty przy konkretnym przypadku. Ale to, co powiedziała Ala, jest bardzo istotne, bo to świetnie, że możemy sobie pomóc tak doraźnie. Przy czym, kiedy stan już się utrzymuje dłużej, to bardzo istotne jest to, żeby jednak do specjalisty się udać i poprosić o pomoc. Bo my nie jesteśmy specjalistami, jak gdyby pacjent sam w sobie nie jest specjalistą. Ja też sama siebie nie zdiagnozuję, bo sama swojego oka nie pooglądam, więc będę musiała pójść do Ali do gabinetu i zapytać ją, co mi właściwie jest, tak? Więc taka jeszcze wskazówka dla Państwa, że to jest naprawdę świetnie, że one są, te preparaty, stosujmy je, bo tak jak mówi Dorota, są bezpieczne i warto, ale z drugiej strony też warto
jeżeli jest problem, udać się do specjalisty, bo taki specjalista będzie w stanie nam jak gdyby celowaną czasami terapię na przykład zaproponować, jakąś, która szybko zadziała i będziemy mogli przejść sobie na chylokomot zamiast stosować chylożel czy coś jeszcze bardziej zaawansowanego. No dobrze, to możemy sobie przejść do kolejnego pytania. I teraz pytanie, Dorota, do Ciebie. W jaki sposób powinniśmy przechowywać Wasze krople? Czy na przykład szafka w łazience albo półka jakaś w łazience jest dobrym miejscem, czy lepiej jest to robić w pokoju? Plus jaka jest jeszcze temperatura przechowywania? Czy musimy na przykład trzymać te krople w lodówce, czy mogą być w torebce? Jak to wygląda? Nie ma potrzeby, żeby przechowywać nasze krople oczne w lodówce. Temperatura pokojowa do 25 stopni. Idealnie. Okej. Okay. Czyli wskazówka dla podróżujących, żeby raczej trzymać krople przy sobie w torebce, niż wrzucać je do luku bagażowego, gdzie będzie bardzo chłodno. Tak jest. Co w sytuacji, jeżeli końcówka nam się zabrudzi? Na przykład chciałam użyć na plaży, krople mi spadły, no i co? Do kosza? Czy coś możemy z tym zrobić? Nie, nie, nie. Nie ma takiej potrzeby, bo tutaj mamy właśnie nasz system komod, czyli on jest bezpieczny, tutaj jest sterylny roztwór. Co robimy? W momencie, jeżeli faktycznie upadną nam krople na plaży, na piasek, należy tylko wykropić 2-3 krople. I już mamy tak naprawdę sterylny roztwór. Ta końcówka też jest idealnie wyprofilowana, to też jest ważne, bo na przykład mięsy często możemy podrażnić oko, prawda? Natomiast tutaj, jeżeli bym uderzyła tak naprawdę tą końcówką, nic się nie stanie. Nie ma żadnego uszkodzenia. Więc tak same jak mówię, plusy. Krople możemy używać z powrotem. Ja bym chciała wrócić jeszcze do omówienia dwóch produktów. O produktach dla alergików jeszcze nie za bardzo rozmawiałyśmy, jakby czym one się różnią od tych dwóch wcześniej opisanych i o produkcie dedykowanym dla użytkowników soczewek kontaktowych, bo jednak użytkownicy soczewek kontaktowych to są osoby, które bardzo często muszą wspierać się również kroplami nawilżającymi, ale po kolei, może zacznijmy od tych alergików. Dlaczego ten produkt i czym on się różni? Dobrze, już mówię. Produkt nazywa się Hello Dual. Tutaj mamy w składzie ektoinę i kwas hialuronowy i tutaj jak Panie zwrócą uwagę, faktycznie lepkość tego preparatu będzie mniejsza, bo tutaj jest stężenie 0,05 kwasu hialuronowego. I o co chodzi? Bo wcześniej mówiłam, że przecież ta lepkość jest bardzo ważna. Natomiast jeśli chodzi o ten preparat, on ma przede wszystkim funkcję, żeby wypłukiwać alergeny. On będzie działał wspomagająco przeciwalergicznie, ale będzie wypłukiwał, tak? Czyli w momencie, jeżeli nam wpadnie coś do oka, ten preparat ma za zadanie, żeby wypłukać. I to jest takie pierwsze stadium, jeśli są stany zapalne, jeśli mamy czerwone oczy, więc tutaj jak najbardziej możecie Państwo polecać w swoim gabinecie optometrycznym Hello Dual i on będzie działał tak wspomagająco przeciwalergicznie. Natomiast tutaj ten Hello Care, on ma oczywiście też tutaj jako główną substancję kwas hialuronowy, ale ma też tutaj dekspantenol, tak? I on będzie nawilżał i regenerował, czyli podrażnione oczy od soczewek kontaktowych. Dla pacjentów jakich? Z soczewkami twardymi, miękkimi, powyżej drugiego roku życia. Ten preparat też jest ważny 6 miesięcy po otwarciu. Też nie ma konserwantów, też nie ma fosforanów i to jest dedykowane dla pacjentów z soczewkami kontaktowymi. Tak naprawdę wszystkie nasze 4 preparaty są dla pacjentów z soczewkami kontaktowymi. Tutaj jakby nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj w składzie jest dodatkowo ten dekspantenol, no i on będzie miał takie właściwości regeneracyjne. Także tak sobie dzielimy tak naprawdę wszystkie te 4 preparaty. Gdybym miała w krótkich słowach powiedzieć, czyli ten hylokomod, pierwsze stadium zespołu suchego oka, łagodne, umiarkowane stany zespołu suchego oka, hylożel już dla tych osób starszych, tak, którzy mają mało łez i to jest faktycznie już takie długotrwałe, intensywne objawy zespołu suchego oka, takie ciężkie, to już pacjenci przychodzą i mówią, że już nie dają rady, cały czas mają te oczy zmęczone, nie mogą czytać książek, przychodzi wieczór i tak naprawdę przeczytają 2 strony, już mają dość. To wtedy ten hylożel, tak? I on jest też stosowany po zabiegach okulistycznych, często w szpitalach. Natomiast hylodual, wspomagająco przeciwalergicznie, on będzie wypłukiwał alergeny, i przeciwzapalnie działał, czyli często też te podrażnione czerwone oczy.
No i ten chyba nasz ulubieniec teraz, Hyloker, dla pacjentów z soczewkami kontaktowymi, bo przecież w Państwa gabinetach optometrycznych pewnie jest dużo takich pacjentów, którzy noszą soczewki kontaktowe. Jak najbardziej. Ja myślę, że my wyczerpałyśmy pulę pytań, którą przygotowałyśmy do Doroty. Dostałyśmy po prostu takiego intensywnego seta, że ja to będę musiała jeszcze dwa razy przesłuchać, żeby sobie utrwalić, ale z drugiej strony mam też rewelacyjnie to uporządkowane. Od czego zacząć, czym się różnią produkty i co tak naprawdę zaproponować, na co zwrócić uwagę w samym opisie produktu, gdyby też odnosić to do innych firm. Ja się czuję okej, jeżeli chodzi z tym spotkaniem. A ty, Magda, masz jeszcze jakieś pytania? To znaczy nie, pytań już nie mam. Ja teraz to twoje podsumowanie bardzo mi się podobało, bo faktycznie, tak jak powiedziałaś, mamy tutaj cały przekrój produktów, wiemy dokładnie od czego zacząć, czym się kierować, na co patrzeć. Wiemy, czym się różnią teraz te produkty firmy UrsaFarm od innych produktów, także myślę, że to też będzie pomocne przy ewentualnym wyborze, czy dla siebie, czy przy doradzaniu potem pacjentom, bo to jest takie w sumie zabawne, ale jesteśmy optometrystami, specjalistami i ta gama produktów jest tak ogromna, że czasami naprawdę można się pogubić, bo z pozoru jak gdyby jedna substancja czynna, wszędzie kwas hialuronowy. No i pytanie teraz, co wybrać, dla kogo? Czy przez przypadek nie zrobimy komuś gorzej, wybierając coś z pozoru lepszego? Także drodzy Państwo, mamy nadzieję, że to spotkanie Wam wiele rozjaśniło, bo nam na pewno, to znaczy mi na pewno, ale też mówi, że jeszcze będzie musiała przysłuchać. Ja też na pewno wszystkiego nie zapamiętałam, także Dorota, jeżeli pozwolisz, to my to nagranie jeszcze będziemy sobie odtwarzać i będziesz nam jeszcze opowiadać to pewnie kilkukrotnie. Bardzo Ci dziękujemy, że w ogóle zgodziłaś się na to spotkanie z nami i mamy nadzieję, drodzy Państwo, bo tak jak powiedziała Ala wcześniej, to nie jest live, to jest inna forma spotkania niż wcześniej, bo mamy to nagrane wcześniej, ale nic się nie martwcie. W razie gdyby było tak, że jakieś pytania się pojawią, to my naprawdę chętnie będziemy na nie odpowiadać. Mamy stały kontakt z Dorotą, także gdyby było tak, że my na jakieś pytania nie będziemy umiały odpowiedzieć, to będziemy zaraz kierować te pytania do Doroty i mamy nadzieję, że wszyscy uzyskacie wyczerpujące odpowiedzi. A w tej chwili bardzo chciałam podziękować Tobie, Ala, za poprowadzenie, przygotowanie tego spotkania i Tobie, Dorota, za to, że znalazłaś dla nas czas, bo myślę, że było to super wartościowe i dla nas, i dla specjalistów, którzy to w przyszłości odtworzą, i dla pacjentów na pewno też. I nie zapomnijcie o polubieniu naszej strony, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, tutaj na Facebooku, tam na Instagramie i jeszcze tam na YouTubie, gdziekolwiek nas znajdziecie. Im więcej tych nam kciuków i polubień, tym przyjemniej nam się siada do kolejnego przygotowania spotkania. Definitywnie. Dziękuję za spotkanie.